Dzień dobry, z tej strony Złomnik. O tym, że ten samochód jeździ po Warszawie, ten, o którym jest dzisiejszy film, to ja wiedziałem już jakieś 10 lat temu. Z tym, że zawsze było trudno, żeby na niego trafić. Ewentualnie tam gdzieś przejeżdżał, ktoś mu robił zdjęcie, gdzieś był zaparkowany i tyle, ale kontaktu z właścicielem żadnego nie było. Jednak jakiś rok temu, tak w wakacje 22, byłem na garażach, na tych samych garażach, co zawsze, tych, co zawsze w moich filmach występują. I nagle kolega, z którym tam byłem, mówi: ej kurde, tam w ostatnim rzędzie stoi, zamknięty w garażu, ledwo widoczny, jakiś ciekawy wóz na czarnych blachach. Więc oczywiście rzuciłem wszystko, co miałem na ziemię, pobiegłem tam i się okazało, że faktycznie to jest ten wóz. W dodatku był przy nim właściciel, okazał się nim być bardzo miły starszy pan w wieku lat ponad 90. Każdemu z nas życzę takiego zdrowia, jak ma ten człowiek w wieku ponad 90 lat. No i zacząłem z nim gadać, pytać, co to jest za wóz, o co tu w ogóle chodzi, jest bardzo nietypowy i tak dalej, tego typu. No i po dłuższej gadce bardzo fajnie się z panem rozmawiało. Wymieniliśmy się telefonami i pan powiedział, że jak będziesz się już chciał go pozbyć i wnuczek nie będzie go chciał, to on do mnie zadzwoni. No i oczywiście dosłownie parę tygodni temu, w sierpniu, nagle telefon, patrzę, dzwoni z numeru stacjonarnego, co myślę, no to będzie ciekawe. No i rzeczywiście to był ten starszy pan. Powiedział, że on już ma ponad 90 lat, że już nie chce jeździć, że już niezbyt dobrze widzi, ogólnie już nie ma koncentracji, że on ten wóz woli sprzedać. No więc zapytałem, jaka cena, powiedział, jaka cena, powiedziałem, że spoko, dogadamy się i tak dalej, super. No i pojechałem tam na garażę i ten wóz nabyłem. Jak powiedziała moja żona, która uwielbia używać angielskich wyrażeń, it has your name written all over it, czyli jest jakby stworzony dla mnie, cała ta historia jest idealnie stworzona dla mnie. Ten wóz po prostu, on wołał mnie od lat, żebym go kupił. Ja jestem wielkim fanem samochodów bezmarkowych, to znaczy takich, do których ich producenci nie bardzo chcieli się przyznawać. W swoim życiu miałem dwa, znam cztery współczesne takie samochody, przy czym wszystkie one były kiedyś wystawione w ogłoszeniach w Polsce, gdzie raz prawie kupiłem taki samochód, a raz nie kupiłem, a żałuję do dzisiaj, że go nie kupiłem, bo to byłaby świetna historia. Może jeszcze gdzieś wypłynie. Więc cztery bezmarkowe samochody, jakie znam wśród aut współczesnych, to po pierwsze Cimarron. To był taki mały Cadillac na bazie takiego przednionapędowego Chevroleta, gdzie Cadillac chciał wejść w segment aut kompaktowych, ale trochę było im wstyd, że mają takiego, no powiedzmy, mało prestiżowego sedanika, więc przez pierwsze lata produkcji nazywał się on tylko Cimarron. Miał napis Cimarron z tyłu, w środku i tak dalej. I do tego malutki znaczek By Cadillac, ale nie było nigdzie na nim logo Cadillaca. I taki wóz licytowałem w Łodzi na Allegro, jak jeszcze były licytacje samochodów na Allegro i dobiliśmy do 5000 zł ku niezadowoleniu mojej małżonki. Niestety nie przebiłem ceny minimalnej i nie kupiłem tego samochodu. Dzisiaj trochę żałuję, ale no wtedy okej, powiedzmy, to były inne czasy. Drugim samochodem bezmarkowym, który znam i który też był w ogłoszeniach i żałuję, że go nie kupiłem, to był Passport Optima. To był Opel Kadett, Pontiac Le Mans, Deu Racer, Deu Nexia i tak dalej. Na rynek kanadyjski, gdzie były limity importu samochodów ze Stanów dla jednej marki, więc tworzono efemeryczne marki lub marki wręcz nieistniejące, mające tylko jeden model. I właśnie czymś takim był samochód Passport Optima. Nigdy nie było marki Passport, ona w końcu nigdy nie powstała. Nie miała za bardzo nawet swojego logo, swoich prospektów, swoich salonów, swoich dealerów, nic z tych rzeczy. Ale miała jeden model Passport Optima, który był po prostu Oplem Kadettem sedanem. I był to idealny produkt bezmarkowy. Trzecim samochodem bezmarkowym, który znam i który posiadałem, było SSM Cinquecento. W Polsce, jak weszły samochody Cinquecento, to w prospekcie było napisane tylko Cinquecento. Nie było nigdzie nazwy Fiat. Na samochodzie, na tym ślicznym małym cieniasie, pewnie pamiętacie mojego cieniasa czerwonego, był wspaniały, też nie było nazwy Fiat. Było logo z przodu, te takie paski pochyłe na niebieskim tle, ale z tyłu było napisane Cinquecento made by FSM. Tak jakby Fiat nie bardzo chciało się do tego samochodu przyznawać. Ale najbardziej bezmarkowym samochodem, jaki znam, był trik, jaki Mitsubishi skleiło w latach 80. i 90. w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ były limity importu, jak to w Stanach, limity importu aut z Japonii, Mitsubishi nie mogło już więcej importować modelu Colt czy tam Mirage na rynek amerykański, a bardzo chciało wyrobić target sprzedażowy.
W związku z tym kupili partię Hyundaiów Pony, odznaczkowali je całkowicie, tak żeby nie było na nich ani śladu znaczka Hyundai'a. No powiedzmy, prawie że się to udało. I nazwali go Prezis. Z tym, że Prezis to nie było Mitsubishi. To był pojazd sprzedawany w salonach Mitsubishi, bezmarkowy, który nazywał się Prezis Prezis, a z tyłu miał naklejkę Imported by Mitsubishi Motors. Ale tylko imported. Był to 1:1 Hyundai Pony i ten trik szedł tak dobrze, że się to doczekało dwóch generacji. Pierwsza to była ta kanciasta, taka w Polsce mniej znana, ten Hyundai Excel, a druga to był taki typowy wyokrąglony Hyundai Pony, taki jak był popularny w Polsce w latach 90. I dokładnie taki Prezis Prezis to był ten samochód, który ja wtedy widziałem na garażach i dokładnie ten samochód, który sobie kupiłem. Stąd moja koszulka Prezis Klub Polska, a teraz idziemy go obejrzeć. Jakiś czas temu wrzuciłem na Facebooka zdjęcie z tego wydarzenia, gdzie tam znalazłem po raz pierwszy ten samochód na tych garażach i ten wóz zapikselowałem. I tak wiele osób trafnie stwierdziło i zauważyło, że to jest Hyundai Pony, tylko że nie, ponieważ jest to Prezis. Teraz uwaga, będzie ten moment, the grand reveal, czyli wielkie odsłonięcie. Uwaga, odsłaniam mój nowy, wspaniały nabytek. Jest piękny. It's beautiful. I teraz uwaga, bo to jest hit. Ten wóz nazywa się Prezis Prezis. I trzeba powiedzieć, że Mitsubishi się bardzo postarało, żeby za bardzo się z tym Mitsubishi nie kojarzył. Więc tak, ma na grillu tutaj napis Prezis. Następny napis Prezis znajduje się na kierownicy, tam gdzie normalnie znajdowałby się napis Hyundai. No to w tym przypadku powinno to być teoretycznie Mitsubishi, ale to nie jest Mitsubishi, bo ma napisane na kierownicy Prezis. Jeżeli chodzi o wskaźniki, są to wskaźniki z najbiedniejszej wersji, w których nie ma kompletnie, totalnie nic. I teraz w przypadku Pony, poczekajcie, poświecę tutaj latareczką, żeby było lepiej to widać. W przypadku Hyundai Pony, na tych zegarach, po lewej stronie, tutaj na tej zaślepce, było napisane Hyundai. Więc skoro to jest Mitsubishi Prezis, to powinno być napisane Mitsubishi, ale nie jest napisane nic, bo to jest Prezis Prezis. No i ostatni już napis Prezis znajduje się tutaj z tyłu, również bardzo piękny, naklejony. To nawet nie jest tłoczone, te litery nie są tłoczone, tylko są po prostu naklejane. A najważniejsza naklejka znajduje się tutaj, zobaczcie. Imported by Mitsubishi Motor Sales of America. Na wszelki wypadek napisali tak, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że jest to samochód marki Mitsubishi, bo to nie jest samochód marki Mitsubishi i Mitsubishi o tym wiedziało. A klienci, no cóż, lepiej żeby się nie interesowali, bo jeszcze mogą kociej mordy dostać. Jeżeli chodzi o wnętrze, to jest ono tak gołe, jak goła baba w warsztacie na ścianie w latach 90. Spójrzcie tutaj na tę konsolę i na zaślepki. Jest 5 zaślepek i jest tylko włącznik ogrzewania tylnej szyby. Ale na przykład mamy nawiew, który ma aż 5 trybów działania, 5 pozycji ma od 1 do 4, czyli może być wyłączony albo działać w 4 różnych natężeniach działania wentylatora. Mamy radyjko, które jest dołożone, ale no powiedzmy mam zamiar się tego radia pozbyć, bo ono nie za bardzo pasuje tutaj do tego samochodu. Mam już do niego ładniejsze radio od kolegi z Krakowa. Tutaj normalnie znajdowałby się zegarek elektroniczny, ale też go nie ma. No i tam byłoby lusterko. Ale lusterka, jak widzicie, też nie ma. Oczywiście szyby są w korbie, oczywiście nie ma mowy o żadnej klimatyzacji, ani nic takiego. Największą wadą tego samochodu, którą mam zamiar rozwiązać, właściwie mam zamiar ją naprawić, jest skrzynia czterobiegowa. O ile winy jest na miejscu, o tyle tabliczka znamionowa trochę się zatarła i będę musiał ją wymienić przed badaniem technicznym, no bo miała po 32 latach prawo troszkę się wytrzeć. Ale ogólnie, co muszę powiedzieć, to starszy pan mocno dbał o ten samochód. Na przykład kupiłem go bardzo niedługo po regeneracji Artenatora. I Artenator jest praktycznie całkiem nowy, zregenerowany i jest naprawdę w idealnym stanie. Ogólnie tu jest dużo rzeczy, które widać, że były dbane. Wiadomo, auto ma swoje niedoskonałości blacharskie. Tutaj, czy na przykład tutaj, w tym miejscu widać jakieś tam problemy. Czekajcie, poświecę, żeby było widać, że was nie wkręcam, tylko że naprawdę jest źle. O, akurat to miejsce będzie wymagało małej interwencji.
Tak się akurat składa, że niedawno nabyłem bardzo dużą ilość części do Hyundai Pony. Zupełnie przypadkiem się trafiło, że likwidowała się pewna hurtownia, o czym niedługo powiem, i tam było mnóstwo części do Poniaka. Pewnie sobie myślicie, czemu go debil prezentuje w zamkniętej hali, zamiast nim wyjechać na słoneczko i go pokazać do ludzi. No więc bardzo bym chciał, ale problem polega na tym, że jego kupiłem od starszego pana właściciela. To się okazało, że ma opony 155x65R13, a powinien mieć 155x80R13, więc jest chyba o 3 czy 4 cm, nie wiem, nawet więcej, o prawie 6 cm za niski. Więc do hali owszem wjechałem po deskach, ale nie jestem w stanie z niej wyjechać. Tam czekają na mnie już opony, które będę zakładał niedługo, jak tylko... O! Od tego zaczniemy w ogóle pracę nad Precisem, żeby go uzdatnić do jazdy, to znaczy zdejmiemy z niego koła, felgi wymalujemy ładnie i wyczyścimy i założymy te oponki 155x80 trzynasteczki i wtedy będzie można nim z tej hali wyjechać. Pokażę wam mój absolutnie ulubiony gadżet w tym samochodzie, a są nim pasy bezpieczeństwa. Pasy bezpieczeństwa w tamtych czasach w Stanach były obiektem wielu dyskusji. Ponieważ samochody musiały mieć przednie pasy bezpieczeństwa, jeżeli nie posiadały poduszki powietrznej. Większość samochodów jej nie posiadała, więc musiała mieć pasy bezpieczeństwa trzypunktowe, a producenci najczęściej robili coś takiego, że po prostu robili taką karetkę, taką szynę na drzwiach i jak się zamykało drzwi, to pas się zaciągał samoczynnie, samoistnie i tym sposobem człowiek był zapięty. Ale Mitsubishi Precis było najtańszym samochodem na rynku. Przepraszam, Precis był najtańszym samochodem na rynku. Kosztował $5,999.95 w bazowej wersji. To jest bazowa wersja, najbiedniejsza, absolutnie pozbawiona wszystkiego. Nie ma kompletnie nic, łącznie z tym, że nie ma prawego lusterka nawet. Więc nie mógł mieć też pasów automatycznych, jak droższe modele. Musiał mieć coś tańszego. I teraz uwaga, jak tu się zapina pasy? To bardzo proste. Najpierw bierzemy ten pas tutaj z biodra. Zapinamy tak. A potem bierzemy ten pas tutaj stąd i zapinamy go od drzwi. Uwaga. I tym sposobem teraz jestem zapięty w pasy. Jak chcę otworzyć drzwi, to ten pas ma trochę wyciągnięcia, żeby można było w ten sposób te drzwi otworzyć, no ale oczywiście muszę go wypiąć, żeby się z tego pasa wydostać. I potem tylko wypinam się tutaj i już wszystko gotowe. No bardzo proste, super, idealnie. Ponieważ Precisy były sprzedawane w dwóch wersjach, zwykłej i RS, i różniły się oczywiście wyposażeniem. Zwykły nie miał nic, jak widać. A RS miał skrzynię manualną piątkę. No bo to było biedne auto, więc dla Amerykanów wtedy najtańsze samochody miały skrzynię manualną. No ale tu jest skrzynia manualna czwórka. Najśmieszniejsze jest to, że jak się otworzy maskę, to pod maską jest napisane Hyundai na silniku, mimo że akurat ten silnik, czyli 4G15, to jest silnik Mitsubishi, także no śmiesznie, to jest naprawdę pomieszane z tymi markami w tym samochodzie. No i teraz sytuacja jest taka, to jest 1,5 MPI, 86 koni, czyli moc to on ma, no ale te cztery biegi są po prostu głupio zestopniowane. Więc jeżeli ktoś akurat posiada skrzynię biegów, piątkę do Hyundai Pony, to niech do mnie napisze na zlomnik@zlomnik.pl, a ja ją chętnie od niego kupię i zrobię swap skrzyni biegów. Sam osobiście go kurka wodna zrobię. Nie poradzę sobie, to podtrzymajcie mi piwo i patrzcie. Z czwórki na piątkę w tym samochodzie, żeby się dawało nim jechać w trasie, ponieważ planuję nim dłuższą wyprawę. A czemu napisałem w tytule tego filmu Persik? To jest piękna historia, ponieważ kiedy w 1991 roku ten wóz był rejestrowany po raz pierwszy w Polsce jako nowy, po imporcie ze Stanów jako mienie przesiedleńcze, pan go kupił wyjeżdżając ze Stanów, gdzie pracował, wracając do Polski, to Polski Wydział Komunikacji nie dał rady przepisać bez błędu tak trudnego słowa jak precis i napisał Persik, a może Persić na końcu, nie wiem, w każdym razie Persic. I ten błąd jest powielony we wszystkich dokumentach tego samochodu. W dowodzie rejestracyjnym jest Persik, w badaniu technicznym jest Persik, w ubezpieczeniu jest też Persik. Mimo że taki samochód nigdy w Polsce, nigdy na świecie nie zaistniał o takiej nazwie, nikt się tym kompletnie nie przejął, uznali, ok, jest to Mitsubishi Persik i pod taką nazwą on figuruje w polskim CEPiKu. Także nie ma w Polsce drugiego Persika, mam na to potwierdzenie, więc jestem posiadaczem 100% Mitsubishi Precis Persik w Polsce.
No to teraz, skoro tak się jaram takim nudnym gruzem, to w sumie jest idealnie zgodne, zbieżne z linią mojego kanału, bo ja po prostu lubię nudne samochody z ciekawymi historiami. To jakie są moje plany wobec tego Precisa? No więc na początek oczywiście zrobimy porządek z tymi kołami. Mam też liczne plany co do jego detailingu i napraw. Mam plan na wyprawę tym samochodem w przyszłym roku, ale na razie, ponieważ dowiedziałem się, że w Polsce została jedna zarejestrowana sztuka Mitsubishi Precis. Jedna sztuka. To założyłem klub. Precis Klub Polska i wkrótce odbędzie się zlot użytkowników tego pojazdu. No i to wszystko w tym krótkim odcinku mordeczki. Pewnie zauważyliście, że gadam do telefonu, bo mi się nie chce kupić tego systemu przenoszenia dźwięku. Na razie jestem zadowolony z tej postaci. Więc jest ok, jest super, mam Precisa, a wy wejdźcie na sklep.zlomnik.pl po moje książki i po moje naklejki. A ja tymczasem widzę się z wami w następnym odcinku, w którym się za tego drania weźmiemy. To znaczy ja i kolega, który ze mną pracuje. Nara!